Szok innowierzanie Jasnowic Jackowski przewidział, że rakieta rosyjska spadnie na terenie Polski nieprawdopodobna wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego na temat tego, co się wydarzyło w Polsce. Jak to możliwe? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Kolejna wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego zrealizowana. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie. Tego filmu. A więc wiemy o tym, że tutaj pojawiła się na terenie Polski rakieta. Ona chyba nie wylądowała, tak, w sensie nie uderzyła w żaden cel, tylko po prostu pojawiła się na przestrzeni powietrznej i potem po prostu zniknęła z terenu Polski, tak. Przez 3 minuty była na terenie Polski. Ta rakieta bodajże się pojawiła 29 czy 28? 29 chyba po prostu grudnia 2023 roku. Rakieta rosyjska, no tutaj nie tak jak zapisu, tak, bardzo szybko przynajmniej po prostu. Władze polskie podały, że taka rakieta pojawiła się na terenie Polski już w godzinach porannych, po godzinie 10, tak. Nie tak, to było zapisu, praktycznie po kilku miesiącach, to dopiero jakaś e, przypadkowa osoba odnalazła tą rakietę gdzieś w lesie. Natomiast całe to zdarzenie przewidział Jasnowic Jackowski, tak? No ja już pomijam kwestie jakby bezpieczeństwa i tak dalej, tak? No tutaj to ja będę to analizował praktycznie w osobnym filmiku, jak się chodzi o kwestie bezpieczeństwa, dlaczego taka rakieta się pojawiła. Wiadomo, że w tym dniu też był po prostu zmasowany atak rosyjski na Ukrainę, w tym także na Kijów, tak? No nie chcę powiedzieć, że zagubiona jakaś rakieta, bo to mogło być celowe działanie ze strony właśnie Rosji, ale no na pewno po prostu na no, służby służby muszą to zbadać, tak, no ja oczywiście potępiam to, co robi pot... Rosja, potępiam to, co robi Putin, jestem z pokojem na świecie, Ukraina powinna być niezależna, niepodległa. Natomiast, no, mo może rzeczywiście tak się zdarzyło, że jakaś rakieta po prostu straciła e, swój kierunek z, z, z toru lotu, po prostu, tak, zmieniła swój tur lotu. E, natomiast, no, to już muszą odpowiednie służby to zbadać, bo w tym dniu akurat miał miejsce zmasowany atak Rosji na Ukrainę, tak, jeśli chodzi o drony, rakiety, e, taki i po prostu i tak dalej. Natomiast ja jak brzmiała wizja przepowiednia Jasnowidze taka przepowiednia pojawiła się. Co ciekawe, na kanale Atora wideoprezentację, prezenta, wideo a więc na kanale Krzysztofa Woźniaka, i tam pod koniec samej edycji, to było, nie wiem dokładnie, ale po prostu parę dni temu, tak, kiedy to nagrywam, nagrywam to 30 grudnia, to było dziś tak po prostu, już chyba po święta, to było po święta na pewno, czyli tak 26, 27, 28, praktycznie grudnia. Przyjmijmy tam ten 27, 28 grudnia 27 i Jackowski mówi coś takiego do atora tak że jak rozpoczęła się ta audycja to oj woźniak, oj woźniak, jeszcze po prostu coś takiego dużego się wydarzy w Polsce, co będziecie mieć po prostu temat do zrobienia jakiegoś filmiku, tak? Oczywiście tak sobie, no pużartem po po serio tutaj mówił Jasnowic Jackowski, w sensie będziecie mieć tak takim jakby towarzyszu, tak? Ale to też jest ciekawe, że tak właśnie mówił, ale tutaj ta rakieta spadła ze strony właśnie tutaj Rosji, tak? wiemy Związek Radziecki, oni tak towarzyszyli sobie, wprowadzili to praktycznie za komuny, no a to jak teraz praktycznie rządzi Putin, dużo się nie, nie różni od tego, jak to było za po prostu tutaj tak Związku Radzieckiego, za czasów Związku Radzieckiego, nawet można powiedzieć, że gorzej. Natomiast tak, nieprawdopodobne, bo to Jasnojc Jackowski po prostu przewidział, że coś takiego spektakularnego wydarzy się w Polsce jeszcze w tym roku. I to mówił Jasnojc Jackowski po świętach, że to wystąpi praktycznie przed Nowym Rokiem. Ja muszę powiedzieć, że nawet już nie chciałem na ten temat nagrywać filmu, bo nie każda też widzę, przeprowadzenie powiednia jasnowidza Jackowskiego musi się zrealizować. Być może, myślałem, że może to być jakaś być obsuwa czasowa, ale tutaj rzeczywiście po prostu ta przepowiednia się zrealizowała. Nie wiem po prostu, czy to miało miejsce nawet na dzień, dwa, czy trzy dni po prostu od tego, jak to Jasny Jackowski powiedział, to rzeczywiście ta rakieta pojawiła się na terenie polskim. No i wiadomo, to jest rzecz po prostu spektakularna, nieprawdopodobna, tak? Kwestia obawy o bezpieczeństwo Polaków, czy Polska zostanie zaatakowana przez Rosję, czy to był incydent, czy też nie. Tym bardziej, że... Taka rakieta praktycznie spadła, ona 25 km od przewodowa, gdzie dokładnie rok temu też po prostu rakieta spadła, ale tam zabiła po prostu dwójkę ducha winnych rolników, tak? A tutaj ona, ta, ta, tym razem ta rakieta. Ona chyba nie spadła, tak, pojawiła się na przestrzeni powietrznej e, i chyba po prostu tam e, po prostu przeleciała poleciała praktycznie dalej. Tam mieszkańcy tych mie miejscowości pobliskich mówili, że widzieli po prostu, jak leciała właśnie rakieta. E, tak, e, natomiast no, też tam po prostu zostały wysyłane służby mundurowe wojsko, które przesz przeszesywało ten teren i żadnej rakiety nie znaleziono, tak. No, tam były wypowiedzi w mediach, praktycznie tutaj dowódców wojska, tam generała Kukuły i tak dalej, że oni po prostu Monitorowali tutaj przestrzeń powietrzną widzieli, że taka rakieta leci, tak? że tam była kwestia nawet po prostu poderwania myśliwców i tak dalej, no ale nie zdążyły już po prostu myśliwcy nawet dolecieć w ten cel, tak? Do tego, w tym tego, miejsce, no bo jak ta rakieta była 3 minuty e, na terenie Polski, no to wiadomo, tak, że nie było na to szans. No więc rzeczywiście, ta wizja przepowiednia snowidza Jackowskiego zrealizowana w 100%. I teraz tak, na dwoje babka wróżyła, czy to? Była prowokacja ze strony Rosji, a patrząc na to, co po prostu robi Rosja, ciężko po prostu tego nie wykluczyć, tak? Tym bardziej, że prawie, że rok temu taka sytuacja miała miejsce w przewodowie, też tam po prostu rakieta spadła więc 25 km od tego miejsca. Tym razem prawdopodobnie bo być może znajdą jeszcze tą rakietę ale ona nie spadła, tak? Tylko poleciała dalej, tak, czy wróciła na, na teren Ukrainy. Czy z drugiej strony to była kwestia przypadkowa, no bo tu miał miejsce ten zmasowany atak, tak jeśli chodzi o Rosję, która atakowała w ten dzień Ukrainę, mnóstwo dronów, mnóstwo praktycznie rakiet, tym także kinżały atak ze strony po prostu statków morskich, tutaj marynarki wojennej rosyjskiej. Niektórzy tam eksperci mówili, że to był odwet za to, że po prostu Ukraina tydzień wcześniej zniszczyła jakieś po prostu istotne okręty marynarki rosyjskiej, marynarki wojennej i to by po prostu był odwet, tak? ciężko powiedzieć, tak? W każdym razie no była to rakieta rosyjska, tak? E, która pojawiła się na terenie Polski. Sytuacja bardzo niebezpieczna, tam prezydent zwołał oczywiście spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, no ale tutaj też w takiej sprawie trzeba być po prostu bardzo e, wrażliwym, bardzo po prostu wyważonym, tak? Bo najłatwiej powiedzieć, o, spadła rakieta, wytoczyć im wojnę, wojna i tak dalej, tak? E, z drugiej strony, no pamiętajmy, no jesteśmy po prostu, graniczymy, to jest Ukraina, takie sytuacje nie powinny, ale mogą się się zdarzać przy granicy z Ukrainą, no to trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Tak, a ja mówię na przykład kiedyś przedstawiałem taki scenariusz, a co by było, gdyby na przykład Rosja zrzuciła bombę atomową na Lwów, Lwów, który ile tam jest 130 czy ileś kilometrów od granicy z Polską i si siła uderzeniowa by po prostu poszła na przykład na Polskę, tak? No właśnie to. Czy wtedy byłby atak na Polskę? No nie. Rosja zaatakowała Lwów. No oczywiście nikt nas taki, takiej sytuacji nie chce takiego starusza, ale siła uderzeniowa skutki tego też po prostu odczułaby Polska, tak? No właśnie, no więc tutaj to rzeczywiście po prostu, no tutaj są, muszą być tęgie głowy, które się tym powinny zająć, tak, odpowiedni tutaj dowódcy, wojskowi, no politycy nie powiem, że tęgie głowy, tak, ale rzeczywiście tutaj to musi być przeanalizowane w rozmowach z przedstawicielami NATO, Stanów Zjednoczonych, tak, tutaj no nie można podejmować nerwowych ruchów i tak dalej, no być tutaj bardzo wyważonym, podejmować ważne decyzje, tak, dla interesu państwa polskiego, tak, no bo wiecie, co wypowiedzenie wojny i tutaj nagle po prostu z Rosji zaczynają atakować po prostu tutaj Polskę, tak, i na przykład tutaj po prostu zginą dziesiątki tysięcy praktycznie Polaków przez to, że jedna rakieta spadła, tak, więc tutaj, no, rzeczywiście, a z drugiej strony, chociaż podobało mi się tutaj reakcję rzeczywiście szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który po prostu wezwał na dywanik tutaj tutaj czy ambasadora Rosji w Polsce e, i powiedział, że po prostu strona polska sobie tego nie życzy, e, żeby takie po prostu sytuacje nie miały miejsca. I tu bardzo ładnie to powiedział, nawet bo taka wypowiedź była na mediów, że następny raz strona polska bardziej radykalnie czy drastycznie zareaguje na takie po prostu próby prowokacji. To muszę powiedzieć, że bardzo mi podobała mi się taka ta wypowiedź wyważona, stonowana, a jednak po prostu stanowcza, tak? Że yy, po prostu Polska się na to nie godzi, jeżeli jeszcze raz coś takiego nastąpi, to Polska po prostu przystąpi do działań stanowczych, zdecydowanych, tak i tak dalej. No, Polska musi bronić swojego interesu, bezpieczeństwa po prostu państwa polskiego. Polska to jest cały obszar, a nie na przykład Gdańsk, Warszawa, Poznań czy Wrocław i tak dalej. To jest też po prostu teren wschodni, więc tam też musi ten teren być zabezpieczony, no ale to już po prostu jest gestii Odpowiednich osób, tak, dowódca wojsk dowództwa wojskowego, e, tam po prostu w porozumieniu z, z tutaj przedstawicielami NATO, e, tutaj politykami w Polsce, ministerstwa, ministra spraw, e, tutaj ministra obrony narodowej, i tak dalej, no to już muszą podjąć odpowiednie decyzje. Ale nie, właśnie, czyli ta kolejna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego zrealizowana w 100% nieprawdopodobna sytuacja. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!